To dla wielu szokująca informacja, że żeby schudnąć, wcale nie trzeba chodzić głodnym. Mówi Dorota Jesiołowska z poradni Dietik w Olsztynie. Wręcz przeciwnie, nie powinniśmy być głodni, bo głód to taki trochę nasz mały wróg. Zawsze kusi nas, żeby po coś sięgnąć, po coś, co jest niedozwolone bardzo często. W takim razie, co i jak możemy jeść, jeśli będziemy chcieli chudnąć? Pierwsza zasada jest taka, że nie eliminujemy konkretnych grup produktów. Często zdarza nam się na przykład nie jeść pieczywa, nie wiem, makaronu, odrzucać wszelkie sery. Musimy ograniczyć kaloryczność, ale bardzo rozsądnie. Taka dobrze zbilansowana dieta ma w swoim składzie wszystkie produkty. Jest dużo objętościowo i tak naprawdę dietą odchudzającą możemy się spokojnie najeść. Przy czym należy pamiętać również o płynach wypijanych, bo i tutaj zdarzyło mi się, że niektóre osoby myślały, że wypijać zbyt dużo nie mogą. Taką podstawą dobrego żywienia jest na pewno piramida zdrowego żywienia, promowana przez Instytut Żywności i Żywienia. Jest to piramida oparta na diecie śródziemnomorskiej, gdzie u podstawy mamy aktywność fizyczną. I to też bywa dużym zaskoczeniem. Pierwszą grupą produktów, która powinna być dana w największej ilości, są produkty zbożowe, czyli kasze, ryże, makarony, pieczywo, uwaga, które nie tuczy, wszelkie płatki, nawet takie jak musli. Tutaj jest tylko jeden haczyk. Jedzmy produkty razowe z pełnego przemiału. Zostawmy gdzieś na boczku okazyjnie te produkty z białej mąki. Dalej idąc w górę, jedzmy owoce i warzywa, słynne 5 porcji dziennie, czyli 5 garści. Wszystko, co się zmieści w garści, jest naszą porcją. Potem mamy nabiał, 2-3 szklaneczki mleka albo odpowiedniki, takie jak jogurt, twaróg, kefir. Mięsko czerwone zostawmy sobie raz w tygodniu. Nie króluje drób, ryby, warzywa strączkowe, jaja, ale tutaj również porcje nie powinny być duże, około 100-150 gramów. Na samym końcu mamy oleje, które są bardzo ważne. Tłuszcze są ważne w naszej diecie i powinny się znaleźć również w diecie odchudzającej. Uwaga, nie wykluczamy tłuszczu, ale powinny być to dobre tłuszcze. Oliwa, olej rzepakowy, masło bądź margaryna, tutaj w zależności od stanu zdrowia. Na pewno przy diecie odchudzającej musimy ograniczyć kaloryczność. To jest pierwsza podstawowa zasada. Ograniczamy kaloryczność, ale dalej stosujemy piramidę. I ja myślę, że to jest sposób na te zdrowe chudnięcie.